Marianna Furman, witam Państwa. Z programem Polonia na świecie dotarliśmy do magicznego Maroko, gdzie mieszka dzisiejszy nasz gość, Barbara Szymborska, z którą miałam ogromną przyjemność poznać się, będąc uczestnikiem Akademii Polonijnych Dziennikarzy Obywatelskich, projektu realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II oraz Akademią Nowoczesnych Mediów. Witam Cię, Basiu, bardzo gorąco, tak samo gorąco, jak gorące jest słońce w Maroko. Ja również witam Cię, Marysiu, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Co sprawiło, że znalazłaś się w kręgu marokańskiej magii i mitów? Poczułaś, że odwiodła Cię taka barwna egzotyka, a marokańskie smaki i zapachy sprawiły, że postanowiłaś zostać tam na zawsze? To nie jest magia. No, może i tak, to jest to serce. Serce, moja druga połówka, mój mąż jest Marokańczykiem. Poznaliśmy się we Francji i zdecydowaliśmy, że wrócimy, znaczy wróci on do Maroka, ja przyjadę do niego i zobaczymy, czy można tutaj, czy możemy sobie tutaj ułożyć życie. I faktycznie po już 9 latach uważam, że to jest to miejsce. Czujesz się teraz już bardziej Marokanką, czy wolisz pozostać Polką w Maroko? Nie, jestem Polką w Maroku. Daję sobie radę, oczywiście lokalnie, daję sobie radę i z językiem i radzę sobie dość dobrze, ale zawsze zostanę jednak Polką. Jestem i zostanę. Świetnie. Marokańczycy mówią, że w piciu herbaty miętowej nie jest ważny sam napój, ale cały rytuał jej przyrządzania i podawania, kultywowany przez Marokańczyków od wieków. I w tym rytuale chodzi o to, aby nie mieszać łyżeczką herbaty, dlatego jest właśnie kilkakrotnie przelewana, aby wszystkie składniki mogły się przemieszać i oddać właściwy smak. Czy sama stosujesz taki rytuał i w jakich okolicznościach przyrządzacie w domu herbatę z miętą? Tak, to prawda. Herbata miętowa jest tutaj takim stałym punktem programu każdej wizyty, zwłaszcza na południu, wiesz, jak się odwiedza rodzinę, przyjaciół, gorąco, zimno, obojętnie, zawsze herbatka musi być. Aha. No myśmy tutaj zapoczątkowali taki zwyczaj picia herbaty bez cukru, aczkolwiek uważam, że troszeczkę cukru zawsze dodaje takiego, zawsze oddaje ten smak mięty, prawda, bardziej. Ale to prawda, zaczynamy od tego, że gotuje się wodę osobno i wodę ugotowaną już, przegotowaną, gorącą, zalewa się w dzbanku, takim fajnym dzbaneczku marokańskim, zalewa się właśnie liściastą herbatę i jak ona zaczyna już wrzeć, wtedy wkładamy liście mięty i to jest taki też taki fajny patent na to, żeby tej mięty było więcej, dodaje się te łodyżki, wiesz? Te łodyżki są bardzo bogate właśnie w smak mięty. Vispa TV is a multicultural television from Great Britain. It is reported from many regions, debates with exciting people, talks with experts and many other programs. Vispa TV. Welcome.